Witam z tej strony Snake i zapraszam Was na kolejny urbex na moim kanale. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczoną paszarnię, która znajduje się za mną. W sensie trzeba do niej dojść. Ogółem przypał trochę, bo jestem sam i bardziej się boję o rower. Bo tutaj mi ktoś może wykminić, że tu jestem, aczkolwiek obyk nie jest chroniony. Ponieważ na ASG tutaj dużo osób chodzi i nikt ich jeszcze tu nie złapał, także zapraszam do oglądania. Dobra, w sumie to tak teraz pomyślałem, że wezmę po prostu rower, gdzieś sobie dalej go przypnę, abym miał na niego widok. Dobra, rower sobie przypiąłem w lepszym miejscu. Ogółem raczej to miejsce jest na odludziu, więc nikogo tu nie spotkam. Co najwyżej spotkam tutaj kogoś z ASG, bo tutaj ogółem ludzie chodzą na ASG, ale jest poniedziałek, więc wątpię. I muszę być cicho dla siebie, bo nie wiem, czy tutaj nikogo nie ma. Czekajcie, latarkę wyłączę. A jestem sam. Dobra, tu jest pierwszy budynek. O, jak to wygląda? Tu chyba po prostu była portiernia, coś ten deseń. No, mam przypięty w takim miejscu, że raczej nikt nie ogarnie, że ja tu jestem. Okej. Dobra, wydawało mi się, że... Dobra, to woda kapie. Wydawało mi się, że ktoś jest, ale to woda kapała. Teraz będę mówił dosyć cicho. Bo jestem sam. A nie znam tego terenu. Okej. Bo tu jest taki zjazd w dół. A tam nic nie ma oprócz basenu z wodą. Także lecimy. Szczęście to woda kapie, a mi się wydawało, że ktoś tu jest. O, tu są jakieś piecyki, nie wiem. Nie znam się. Ale ładnie tu jest. Dosyć, jeszcze jest tam drugie piętro i zaraz na nie wejdziemy. O, druga taka większa hala. Ogółem będą dwie części z tego urbexu. Bo obiekt jest dosyć wielki. Pewnie sam ja wszystkiego tutaj nie zwiedzę, bo jest to, no, bardzo wielki zejście. W sumie nie wiem po co, ale przynajmniej zaleta jest taka, że jest tutaj gdzie się kryć, jakbym kogoś spotkał i uciekać. Ogółem klimat jest jak w CS-ie, nie wiem czy gracie w niektóre mapki. Dobra, idziemy na górę. O, już widać, że tu się coś waliło, bo jest tutaj ten trzymadło. Ogółem idziemy dalej. Tu jest coś takiego. O, i tu jest taka hala. Tu jest już jasno. To latarkę wyłączę. I tak to wygląda. Ja się boję, że ja się tu zgubię, bo jestem sam. Bo już pamiętam, że jak wchodziłem. Także git. Dobra, myślę, że już stąd pójdziemy. Przejdziemy sobie tam. Jest resztek emocji. Idziemy tam, bo tam jeszcze chyba nie było. Aczkolwiek ja już sam nie wiem. Też tam jest droga obok i muszę uważać. Dobra, tu byłem, ale nie byłem na górze. Także
że zaraz wejdziemy, chyba że tu nie ma wejścia na górę. Okej, wiem gdzie jestem. Nie zgubiłem się jednak. Sorry, że mówię cicho, no ale sam jestem. Też muszę patrzeć pod nogi. Jeżeli ci ludzie, co tu chodzą na ASG, to szacun. O kurde, ej, wielkie to jest. Jak to? O, fotel. Ktoś przesiaduje. Hashtag parkour. Nie no, żartuję. I zaraz będę nagrywał drugą część w urbexu. Bo... no widzicie, jaki obiekt jest wielki. Ale już widzimy się. Chyba się widzimy. O, tam na dole coś jest jeszcze. Ja nie wiem, czy tam byłem. Trzeba to obczaić. Tu nic nie ma. Tylko trzeba wejść na dół. Zejście normalne, bo nie chcę tu robić hałasu. Bo to jest wyjście z obiektu. Okej. Jesteśmy na dole. O, rury się zachowały. Jakieś. Po klimatyzacji. I tak to tu wygląda. Przejdę sobie kawałek. I zaraz się widzimy już na drugiej części filmu. Dobra, już zakończę pierwszą część filmu. Możecie zostawić łapkę w górę, sub, dzwonek, wbić na social media. Do zobaczenia, do następnych odcinków. Cześć!